Siema, witam Was w nowym odcinku na kanale Drift Patriot i w dzisiejszym materiale zobaczycie moje najszybsze wejście w tor. Będzie to na torze w Kielcach, wejście plus 150 na godzinę przy barierce. Coś naprawdę grubego, tak więc warto jest to zobaczyć. Ale zanim polecimy z całym materiałem, mam dla Was mega informację. Już za tydzień, 12-13 czerwca, jadę razem z całą moją ekipą do Rygi na, można powiedzieć, takie małe mistrzostwa świata, ponieważ FIA organizuje tam swoją rundę International Drifting Cup, gdzie będą takie sławy jak James Dean, który podbił Amerykę, Daigo Saito z Japonii, Gocha Chivan z Rosji. Są to osoby, które tak naprawdę na całym globie wymiatają i mogę Wam powiedzieć, że ja dołączyłem do tej ekipy i będę na równi z nimi startował w zawodach, co jest dla mnie mega osiągnięciem, już sam udział w tych zawodach. Niesamowicie się jaram i jadę tam pokazać możliwie najlepszą jazdę i mam nadzieję, że będzie naprawdę grubo. I to tak naprawdę będziecie mogli zobaczyć już niedługo też na kanale, ale teraz zapraszam Was na materiał z Kielc, gdzie odbyła się tak naprawdę próba generalna nas wszystkich, mnie, ekipy, auta. Tak więc sprawdźcie, jak to wyglądało, bo materiał jest naprawdę kozacki. Ociśniemy na Kielce. Pierwszy raz będę na tym torze, więc się mega jaram. Jedziemy jedną ekipą, która jedzie z Gdańska prosto na tor. To są uroki jechania jedynką. Także druga ekipa jedzie busem po auto do Marka do Warszawy, czyli Paweł, Kamil i Jasia. Odbierają kocura i wszyscy razem wieczorem spotykamy się na torze w Kielcach i nie możemy się doczekać szybkiego wejścia na Kielcach. Najszybszego w Polsce, jednego z najszybszych wejść w Europie. Będzie grubo. Dojechaliśmy na tor. Trochę długo jechaliśmy, prawie 5-6 godzin z Gdańska, więc to trochę trwa. No ale jesteśmy pierwsi. Więc my jako pierwsi jesteśmy na miejscu. Czekamy na Pawła, który jedzie z Warszawy z samochodem, z przyczepą. Meldujemy się w super moteliku na samym w ogóle torze. Więc jutro rano budzimy się z widokiem na tor i od rana upalamy. Najbardziej intensywnie jedna. Ty zobacz, jaka ja. Teraz tak, stamtąd lecisz. Tam się napędzasz. I to jest pierwszy wiraż. I tam lecisz na ścianę. Siemano, słuchajcie, jesteśmy w Max Racing. Odbieramy właśnie auto przed treningiem w Kielcach i przed rundą w Rydze. I zaszło parę zmian i tutaj Marek tak naprawdę przez ostatni tydzień działał i przerobił cały układ wydechowy w ogóle w Subaru, bo jest taki wymóg w regulaminie FIA, że wydech nie może iść w maskę, tak jak mieliśmy teraz zrobione, przygotowane pod Drift Masters. Musieliśmy zmienić pod regulamin FIA i w sumie Marek może Wam pokazać, jak to wygląda aktualnie teraz w Subaru. Jest kawał dużej rury pod spodem. Całe szczęście udało się to w miarę upchać, bo to jest rura 3,5 calowa, także 90 mm średnicy, także taka dość spora. Ale na tą moc woleliśmy zrobić nawet z zapasem. Może i 3 cale by wystarczyły, ale nie chcieliśmy ryzykować, także żeby na pewno ten wydech nie przytkał. Pracę silnika, wjechała 3,5 calowa rura i cóż, w zasadzie mimo, że to jest 3,5 calowa, to tak kurczę w miarę siedzi.
dość jest spasowane, że w żadnym punkcie nie jest niżej niż progi samochodu, więc nie jest źle. Jest na pewno najniższym punktem w tym momencie, ale nie jest niżej niż progi, a tam kilka centymetrów jest do progu, więc tak naprawdę trzeba było gdzieś mocno wypaść z trasy, żeby nim zahaczyć. Więc jest bezpiecznie, co jest w sumie ważne, musieliśmy na nowo wystroić auto na wydechu, ponieważ no, zupełnie się... Newton mówi, że musiał dużo przeklikać, żeby... Tak, mimo że rzeczywiście ta średnica rury jest duża i nie powinna to stwarzać w zasadzie żadnego oporu, to jednak wymagało sporej korekty, żeby utrzymać tą moc, która była na początku zrobiona na tym krótkim wydechu. Dokładnie, tu idzie cały wydech i zgodnie z regulaminem za tylną osią musi się kończyć wydech i tak wygląda końcówka w tym momencie. I co jest w ogóle ciekawe, można powiedzieć, że ten zabieg zrobiliśmy dosłownie tylko i wyłącznie na jedną rundę, żeby móc pojechać te Mistrzostwa Świata w Rydze, które się odbędą, organizowane przez FIA, więc taka akcja dodatkowa. Szybka akcja, tak. Generalnie dla mnie totalnie jakby bez sensu. Znaczy wiadomo, wymóg regulaminowy jest, ale z technicznego punktu widzenia no to po prostu na każdym kroku same minusy takiego układu. Czy dojście do skrzyni biegów, czy podgrzewanie samochodu. I wiele jakichś tam takich kilogramów, tak naprawdę sporo doszło, bo około chyba 25 kilogramów w zasadzie cały ten wydech waży, więc no same minusy. Jedyny plus, że może trochę jest fajniejszy dźwięk, ale... A tylko jeszcze nie słyszałem osobiście, więc będziecie mogli zobaczyć pierwszy raz razem ze mną, jak to brzmi. Marek już słyszał. No kolejna zmiana, mieliśmy tutaj wcześniej wydech i zamiast wydechu poszły S-gate'y do góry. Co regulaminowo może być, jako ciekawostka, a pod machą w sumie dużo się nie zmieniło. To tak było, pięknie, ładnie, czysto. No nic się nie zmieniło. Tutaj mamy zapineczki nowe, głównie wszystko po to zrobione, żeby móc szybko serwisować auto. W przypadku jakby coś trzeba zrobić z zawieszeniem, no to jest dużo łatwiej go zdjąć, ten zderzak, dzięki takim zapinkom. Tego wcześniej nie było. I tutaj mamy od Marka stworzony zestaw serwisowy. Beczka, tak naprawdę taki hot pitch można powiedzieć, który się używa jak jest gorąco na zawodach. Jak jest tym już powiedzmy parę powyżej top 8, to naprawdę jest bardzo mało czasu, żeby zmieniać koła, dotankowywać wszystko. Więc tutaj mamy stworzone beczka z paliwem, z pompą, do tego skrzyneczka, z ładnym napisem tutaj Ukraine, Paweł Grosz. Jakiś tutaj papier, dodatkowe mocowanka. Co ważne, jest też gaśnica, więc będziemy cali bezpieczni. No i fajnie, bo to jest wszystko mobilne. Logo Max Racing. Tak więc, żeby wiadomo, kto to zrobił. Tak więc zabieramy auto na Kielce, pakujemy się i widzimy się jutro na torze. Siemanko, jesteśmy już na torze w Kielcach, tutaj nasza klima, więc generalnie pierwszy raz w ogóle spałem na torze, mega spoko opcja. Wstałem sobie rano i już się nie mogę doczekać, generalnie idę zobaczyć jak wygląda tor. Widziałem już w sumie wczoraj co nieco, ale jednak było dosyć ciemno, więc idę zrobię sobie mały spacer po torze, bo powiem wam, że naprawdę już się nie mogę doczekać. Pomimo, że jest rano i mógłbym jeszcze kimać, bo mamy w sumie jeszcze dosyć dużo czasu, ponad 2,5 godziny do jakiejkolwiek zbiórki. No już trzeba sobie zrobić mały spacerek po torze. No. O, a tutaj takie dosyć ciekawe fureczki. To jest w ogóle mega ciekawe, pierwszy raz jestem na tym obiekcie i wiem, że ten obiekt generalnie studiuje jednej bardzo ważnej rzeczy. Tutaj mamy naprawdę kawał, ale to kawał prostej. No i tutaj prędkości na wejściu są tak naprawdę takie, jakie kto sobie wymyśli, można powiedzieć. Wiem, że 140 tutaj to jest po prostu klasyk. Zobaczymy, ile uda mi się dzisiaj wykręcić. Co prawda myślę, że to jest właśnie najlepszy tor, żeby zrobić jakikolwiek trening przed rygą, bo mamy bardzo szybkie wejście, więc będę mógł w ogóle tak naprawdę pierwszy raz pojeździć na tak szybkiej trasie jak tutaj. Więc to jest mega dobry zabieg przed rygą, bo na Rydze mamy wejście plus 130, plus 140 w ślepy zakręt. No i oswoić się z tą prędkością w kocurze, tym bardziej, że teraz on naprawdę, kocur jest mega szybki. Opony, które mamy, są mega trakcyjne, są mega szerokie, zawieszenie dopracowane, więc no uwierzcie mi, w tym samochodzie jest szybko i trzeba się do tego przyzwyczaić. No, a tam mamy łuczek i zawracamy sobie.
Tak więc można powiedzieć, że generalnie taki duży jeden owal. To w ogóle to jest taki jeden owal, a w środku mamy takie małe różne traski, na których możemy też się pobawić. Ale mnie szczerze mówiąc interesuje tylko jeden zakręt dzisiaj. Not a eulogy, I was tailor-made beautifully. You can never find two of me. Look how I'm shining, cold turn into diamonds. I need a moment of silence. This is our moment. Always on the wyjazd na tor, standardowo mamy tyłem za budynkiem. Running for the prize, raise high for the toast. This is our moment. 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 Moment. Gladiator in this art of war. What you think that I've been fighting for? Got a cape on like a superhero. They rushing at me like a matador. Nah, nah, I don't need your energy. I don't need the negativity. I'm just trying to put my people up. Promise y'all I got the remedy. Straight to the roof. Tell them we bringing the troops. We got a little surprise. You thinking that we need the truth. We give it 120. We never make an excuse. So go run and tell everybody down that we coming for you. This is our moment. Always on the grind till the sun come on us. They can never control us. Running for the prize, raise high for the toast. This is our moment.
dwa przejazdy na torze. Jeden zrobiłem taki na wprost, po prostu zapoznawczy, żeby zobaczyć, jak ta trasa wygląda. W drugim już się wrzuciłem bokiem. Wiadomo, delikatnie asekuracyjnie, ale głównie po to, żeby sprawdzić przełożenia na dyferencjale. I na trzecim biegu miałem wejście 138. Tak więc to jest zdecydowanie za długi bieg, bo nie starczało mi przełożenia, żeby dolecieć do zakrętów, więc skracamy przełożenie w dyferencjale, żeby jechać wszystko na czwórce. No i wtedy zacznie się prawdziwa jazda. Pierwszy przejazd zawsze jest taki testowy na nowym torze, że trzeba po prostu dobrze dograć auto do jego specyfikacji, dostosować do toru. Tak więc teraz to robimy i zaraz lecimy na tor już tak porządnie wejść w trasę, jak trzeba. Mamy pole, to musimy po prostu, Babowi musi się dobrze jeździć, tak musimy to zrobić, żeby Babowi się dobrze jeździło. Jak jest zegar? Skubany łopiec ponownie. Jedna z kolejnych zmian przed rundą FIA w Rydze. Regulaminowo jest, że muszę mieć kask zamknięty. Ja mam otwarty, świeżo sobie kupiłem taki nowy, fajny, który dla mnie jest mega spoko. I też lepiej się czuję w otwartym, bo jest lepszy przepływ powietrza. No ale muszę tak naprawdę, dzięki Interelli, mam taki kask, który teraz będę sobie testował. Więc muszę się wczuć w zamknięty kask, w którym w sumie nigdy nie jeździłem za bardzo. Tak więc taka kolejna zmiana. Ale jest biały, więc będzie fajnie pasował do auta. Tu zrobimy jakąś naklejkę jeszcze i będzie naprawdę mega sztosik, myślę. Przy napadzie 150 na godzinę spadła mi opona z felgi i tak wygląda sytuacja. Generalnie bardzo dużo szczęścia, bo w sumie nie było problemu, nie wypadłem na jakieś agro, nie uderzyłem w bandę, więc skóra jest cała. Kamil zmienia koło właśnie i zakładamy kolejne opony i wiemy, że te felgi po prostu są za szerokie na te opony, które mamy. Trochę nam się zmieliła. Raczej już z tego nic nie będzie. Felga oczywiście obtarta. O, zobaczcie, aż wentyl dostał. Kolejne przygody. Kolejne przygody z nami się zaczynają. Thank you.
generalnie jadąc na Rygę, wiemy, że tam są bardzo wysokie krawężniki i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, żeby w ogóle, że można zrzucić oponę z felgi, tak jak teraz miało tę sytuację. Dlatego specjalnie mamy tutaj przygotowane felgi na Rygę, które będziemy dzisiaj testować. One są węższe, mają 9,5 cala i są idealnie dopasowane pod oponę o szerokości 265. Tak więc nie powinno być takiego problemu, że już tam spadnie opona. Te opony, te felgi, które miałem, mają 11 cali i w sumie wzięliśmy, żeby dopalić opony tak naprawdę, więc to jest główna opona firmy Extreme, którą będziemy dzisiaj upalać. No i felgi, tak naprawdę mega podziękowanie dla firmy sidowski.com, bo użyczyli nam na jedną rundę felgi pięcioramienne z takim wzorem, generalnie coś nowego. Jestem sam mega ciekawy, jak to się dzieje przy Subaru. I w sumie jak je ubierzemy, to możecie dać znać w komentarzu, czy ta felga lepsza, czy ta, która jest aktualnie, czy biała, czy czarna. Dajcie znać. A my robimy mały serwis, idziemy atakować trasę. Aktualne wejście najszybsze 153 na godzinę w tor, więc jest całkiem spoko, ale jest jeszcze potencjał na więcej zdecydowanie. Za grubo. To teraz dolne półko jest mniejsze, co? Dolna teraz jest mniejsza. A dolna jest... Czekaj zaraz. Zmieniliśmy jeszcze raz przyłożenia, żeby teraz wjechała najbardziej klejąca opona. I teraz jeszcze Paweł będzie jeździł na najmocniejszej mapie, więc żeby będziemy testować i zobaczymy, jak powoli będzie się jeździło i Taszem, powiedzmy, Taszem to oceni z zewnątrz, czy wszystko jest ok, czy będziemy dalej kombinować z przyłożeniami. Jesteśmy po w sumie już tak chyba jednym prawdziwym komplecie upalonym. Na całe trzy przejazdy w sumie starczają opony. Później już nie ma bieżnika. Tak więc teraz jestem zadowolony, bo w końcu miałem okazję zrobić po prostu parę płatnych przejazdów. Jestem zadowolony i z tego co wiem, co mi mówił właśnie tutaj spotter, to jest dobra linia, są dobre kąty, tak więc idziemy w dobrą stronę.
mega fajnie, bo to jest pierwszy raz, kiedy jestem na tym torze i dobrze jest móc się tak oswoić w miarę szybko z tym torem. Wejście jest też szybkie, w sumie szybsze, najszybsze jakie miałem w życiu, bo 150, wcześniej tak nie wchodziłem w trasę. Więc myślę, że generalnie na plus. Aktualnie mamy przerwę, Kamil sprawdza auto. Zakładamy zaraz, w sumie są założone już nowe opony i lecimy dalej coś potrenować. Na mnie. I co, mocno poczułeś to uderzenie, czy patrz? No, poczułem. Było grubo. Tutaj mamy cały próg sprasowany, tego nie widać, bo laminaty jakby
się poddały, ale pod spodem jest, wiesz... A koło tak... dostało? Chyba dostało, co? Wiesz co? Nie, to są inne opony tak, w ogóle. Tak naprawdę nie wiemy na 100%, mogą minimalnie, nie? Ale nic poważnego, wiesz, nie wydaje się jakoś skrzywione. Drążki są całe, tak przynajmniej na oko, więc jest okej, okay, no ale takie to są te zabawy w drift, nie? Że no i bardzo ważne jest kwestia bezpieczeństwa, bo jakby tutaj uderzył w tą stronę, no to dobrze, żeby było to dobrze wyspawane, no i już te klatki typu NASCAR powinny wjeżdżać. Tak. Które jeszcze odsuwają strefę uderzenia od kierowcy. No my też mamy właśnie ten NASCAR i właśnie no w takich wypadkach, no to jest naprawdę dobra sprawa, ponieważ no masz te dodatkowe, nie wiem, z 15-20 cm. No tak jak widzicie, Bartek nie ma rąk, tylko operuje wszystko nogami. Zresztą już się znamy chyba z 7 lat, z 8. Dokładnie. Na pierwszy rzut oka no to w zasadzie normalne auto, kierownica, pedały i tak dalej. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Jak widać, nie ma lewarka w standardowym miejscu, nie ma ręcznego. Tutaj mamy łopatki do zmiany biegów. I nad gazem jeszcze mam ręczny, więc to jest troszkę przeniesione w inne miejsca, tak żebym mógł tym szybko operować. No i fora całkiem fajnie się sprawdza, już jest naprawdę konkurencyjna. No i mam nadzieję trochę powalczyć, może już wkrótce do pro, zobaczymy. A powiedz, Bartek, dla innych, którzy też próbują na przykład rozpocząć przygodę z driftem i na przykład nie mają cierpliwości, bo im nie wychodzi, bo to, nie ukrywajmy, to jest jeden z najtrudniejszych motorsportów do nauki. No powiedz mi, ty, osoba bez rąk prowadząca samochód nogami, ile czasu tak naprawdę zajęło tobie zanim zacząłeś łączyć dwa zakręty ze sobą? Ile tak czasu tobie zajęło? Wiesz co, ja długo nie miałem takiego miejsca, żeby móc połączyć dwa zakręty, bo jeździłem w jakichś placach i tak dalej, to tam sobie jakieś, wiesz, robiłeś jakąś beczki, nie, prostą beczki, trasę, tak, ale raczej ciężko było to zrobić. A teraz u mnie to dosyć szybko, nie pamiętam, jakieś 3 miesiące takie jazdy. Ja w ogóle pierwszy samochód miałem BMW 30 z tym, z silnikiem 2 litry, tym starym, 120, może 130 koni, więc to jest nic, ale był mega odchudzony z tyłu i spokojnie tam do dwójki można było tam do 120 na kołach sobie jeździć. No i tak naprawdę nie potrzeba mocnego auta. Wszystko jest w głowie i w ułożeniu linii przejazdu, a nie w mocy, tak? Wiadomo, że ta moc się potrzebna jest wraz z prędkością driftu, nie? Ale do samego takiego jeżdżenia i uczenia się to właśnie im mniej masz mocy, tym lepiej, bo nie robisz właśnie z mocy różnych rzeczy, nie wypluwasz tego samochodu, nie podnosisz, tylko starasz się pracować balansem auta i wtedy się właśnie uczysz tego driftu. To, co jest tą kwintesencją driftu, a nie wszystko tylko z gazu. Więc tak polecam właśnie nawet coś słabego, 200 koni i po prostu bawić się tym i starać się właśnie wyciągnąć na maksa. Jak już wszędzie będziemy jeździć z pedałem w podłodze, no to wtedy myślisz dopiero o mocniejszym. Także twoje hasło przewodnie: never give up. Dokładnie tak. Nigdy się nie poddawajmy, walczmy do końca, szkolmy cały czas swoje umiejętności, bądźmy uparci, a sky is no limit. Dokładnie. Ze wszystkim. Przede wszystkim na pewno determinacja i takie konsekwentne dążenie do celu, rozłożenie sobie tego na etapy, żeby małymi krokami do tego dojść i wszystko się da. Piona, powodzonka, mamy tutaj dokoksowanego LS-a na dwóch muszlach, na potężnym centralnym interkulerze. Powiem szczerze, że robi wrażenie ta maszyna, bo ma ogromną moc i tak jak wspominał Bartek, ogromny potencjał i fajnie wygląda, zresztą sami zobaczcie. Ale właśnie celowo w sumie poszukałem, właśnie w tym momencie rzuciłem tą rzecz, zobaczyłem, że on leci. Tak się właśnie, wiesz, nie wiem, nie kupowałem tego, ale no...
Wjeżdżamy na park maszyn. Rozkaz od Kamila, coś wykrył. Kolejną małą niestety awarię. Co się okazało, robiłem cały przejazd i na ostatnim zakręcie usłyszałem jakby bardzo głośne puszczenie powietrza, taki psz, jakby nie wiem, blow-off jakoś albo coś za głośne, co po prostu zadźwięczało. Spytałem Kamila, żeby sprawdził maskę, czy wszystko ok z doładowaniem, z całym układem dolotowym i co się okazało, przy wejściu do turbiny po prostu rozerwał nam się silikon. Jakby wygląda silikon, który nam się rozerwał. No najprawdopodobniej wydaje mi się, że tutaj musiało być po prostu jakieś naderwanie, bo one wytrzymują dużo więcej. No ale nam się popsuł, więc nic nie jest niezniszczalne. Okej, kończymy dzień, zaczynamy się pakować. Zadowolony jestem, auto jest w jednym kawałku, tak więc przy takim szybkim wyjściu w trasę, tym bardziej, że zgubiłem oponę przy 150 na godzinę na wejściu. Auto jest całe, więc można powiedzieć, że wygrałem dzisiaj samochód. Wszystko spoko, ja zaraz tutaj właśnie ubieram rękawiczki, pomagam ekipie się pakować i ciśniemy do Gdańska, bo dzisiaj jeszcze do Gdańska musimy wrócić, tak więc kawał trasy przed nami i za tydzień, w przyszłym tygodniu już jedziemy do Rygi. Ja czuję się gotowy, to jest ostatni test, jaki mamy, więc będzie dobrze. Więc pozdrowionka i dajcie znać, czy ta felga pasuje, czy nie pasuje, biała z tyłu. Jestem ciekawy waszego zdania. Yo!